Cześć. Cześć, Łukasz. Nie wpuścili ciebie, znaczy ciebie by wpuścili, ale ekipy wirtualnej Polski by nie wpuścili do budynków parlamentu. Dlaczego? To jest w ogóle jakaś zdumiewająca historia. Ja przyjeżdżam w te gmachy od 91 roku, kiedy mój ojciec został posłem. I nigdy tak nie było. Nigdy nie było barierek, nigdy nie było jakichś utrudnień we wstępie. Zawsze także ludzie z zewnątrz mogli sobie tu swobodnie się poruszać. Wygląda na to, że silne państwo przestraszyło się paru osób niepełnosprawnych i ich matek. Na pana Lipskiego, proszę. Bóg zapłać, dziękuję. Taka rozpoznawalność się. Senatora. Bardziej wiatura poznańska, prawda? Oczywiście. 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 I co, z matki z dziećmi postawiły służby porządkowe na... No jak widać, do tego stopnia, że muszę korzystać, mam nadzieję, że będę mógł skorzystać z twojej pomocy, żeby się przemieścić, bo mojemu asystentowi nie chcą wystawić przepustki. No właśnie, to ja cię będę woził. Dobra. Mieliśmy nagrywać na terenie Sejmu, ale będziemy... Będziemy chodzić ulicą. Będziemy dokonywać slalomu. No dobrze. Rozmawiałeś w ogóle z tymi ludźmi, którzy tam protestują? To pojechałeś znaczy, ja ci powiem tak, jeżeli ktoś by chciał, żebym tam pojechał, to pojadę, natomiast sam z własnej inicjatywy tam nie pójdę i chętnie wyjaśnię dlaczego. Ja mam 47 lat, jestem osobą niepełnosprawną od urodzenia, więc powiedzmy, że świadomie oceniam rzeczywistość od lat 40 i na pewno się udało bardzo wiele zrobić, żyjemy w innej rzeczywistości, choć nie chcę przez to powiedzieć, że nie można zrobić więcej, tak, i że ta sytuacja tych osób jest dobra i komfortowa. Nie, tego w żadnym wypadku nie chcę powiedzieć, ale na pewno udało się wiele zrobić. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj moje pójście od tam tak po prostu mogłoby być odebrane jako pewien rodzaj lansu, jeśli nie mam dzisiaj, bo ja rozumiem, że muszę stanąć przed tymi ludźmi w momencie, kiedy jestem w większości, która może podejmować stosowne decyzje i ma narzędzia. Dzisiaj w takiej większości nie jestem. Masz asystenta, który pomaga ci sobie radzić z pokonywaniem pewnych barier, na przykład prowadzi twój wózek, czy pomaga ci wsiąść do samolotu, do pociągu. Wyobrażasz sobie, że tracisz tego asystenta i musisz sobie z tym wszystkim radzić sam. No to by na pewno było bardzo trudno. To nie ukrywam, że mam tego asystenta od lat 13. Musiałbym pewnie wrócić do trochę takiej formuły funkcjonowania, w jakiej funkcjonowałem zanim zostałem parlamentarzystą. To trochę na takiej zasadzie, że mieszkałem z jakimś studentem albo z jakimś kolegą, który za to, że u mnie mieszka, trochę mi pomaga dotrzeć rano gdzieś w określone miejsce, gdzie wtedy pracowałem. Byłbyś w sytuacji takiej jak te dzieci, które są tam, jeżeli dorosną, umrą ich rodzice i one zostaną całkowicie same. I państwo im mówi, nie dostaniecie 500 zł. 500 zł, co w ogóle to nie, jest? Ale to ja bym powiedział jeszcze inaczej. Mnie się wydaje, że ten protest, to on wynika z trochę innej rzeczy. To znaczy państwo im nie mówi, że nie ma na to pieniędzy. Państwo zaczęło od mówienia, że pieniędzy jest bardzo dużo. Pojawiło się to obłudne i fałszywe hasło, wystarczy nie kraść i pieniądze są na wszystko. Rząd mówi, w ciągu kilku najbliższych lat damy 23 miliardy złotych na program Dostępność Plus. W związku z tym trudno się dziwić, że te panie i ich dzieci mówią, jeśli w ciągu kilku najbliższych lat mają być 23 miliardy złotych na dostosowanie przestrzeni publicznej, to najpierw dajcie nam 1,2 czy 1,5 miliarda na to, żeby załatwić te 500 złotych rehabilitacyjnego dodatku. Właśnie, a powiedz mi, w ilu partiach byłeś przez swoją... W jakich partiach byłeś? No powiedzmy tak, no zaczynałem od Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. ZHN. Tak, potem byłem w Przymierzu Prawicy, które tworzyli Marek Jurek i Kazimierz Michał Ujazdowski. Potem z Przymierzem Prawicy wszedłem do PiSu. Po PiSie byłem w Polsce, w Polsce Plus i w PJN-ie. I po PJN-ie jestem w Platformie. Pięć. No dobrze, a wiesz, że ludzie tak mówią, o Boże, on zmienia te partie jak rękawiczki. Jak ty to tłumaczysz wtedy? Ja to tłumaczę proste. Ja nigdy swoich poglądów nie zmieniłem i tak zwane
głosowania światopoglądową. We są chyba w moim przypadku tego najlepszym przykładem. A nie odnajdywałbyś się dzisiaj mimo wszystko bardziej w PiS-ie niż Platformie, która wyrzuciła przed chwilą, czy spowodowała usunięcie kilku posłów, którzy nie zagłosowali ze wskazaniem partii w sprawie ochrony życia? Tak, i to jest niezwykle istotne. Ja nie ukrywałem i nigdy nie ukrywam, że od rozstrzygnięcia tej sprawy ja uzależniam swoje dalsze bycie w Platformie. I jeśli ta sprawa się nie zakończy w jakimś przewidywalnym czasie, pozytywnie dla kolegów, czyli powrotem do Marka Biernackiego, do Jacka Tomczaka i Janny Fabisiak, to ja siebie też w Platformie nie widzę. No. Kiedyś do Ciebie dzwonię, jesteś na Święcie Świni. Jak w ogóle wygląda Święto Świni? No niestety ubolewam nad tym, że gmina Siedlec z tego święta zrezygnowała i teraz robi normalne dożynki. To jest mi trochę przykro, bo wtedy rzeczywiście przyjeżdżali ludzie z całej Wielkopolski. To jest po prostu gmina, gdzie jest bardzo dużo producentów wędlin, przedsiębiorców takich mięsnych. I w sierpniu jeden weekend zawsze był taki, że oni wystawiali swoje towary, była muzyka. Można było, że tak powiem, popróbować wszystkiego i rzeczywiście zjeżdżali ludzie wtedy z całej Wielkopolski, bo ta nazwa taka trochę szokująca, ona Święto przyciągała. Świni. Ona przyciągała. Sam bym pojechał na Święto Świni. No właśnie. Jeździsz po swoim okręgu 89, jak to zawsze podkreślasz, i nie widzisz tego, że Polska jednak jest teraz po tych 2 latach rządów PiS-u bardziej sprawiedliwa? Jeżeli rozmawiamy o programie 500+, na przykład, to tak, sam znam rodziny, niepatologiczne, normalne rodziny, które mówią, ten rząd zafundował nam wakacje, bo umówiliśmy się z mężem, że 1000 zł, które dostajemy, odkładamy i co pół roku jeździmy z dziećmi do Lizbony, do Chorwacji i tak dalej. Nawet nad polskie morze. Nawet nad polskie. Więc tak, ten program uznaje. Zakaz handlu w niedzielę na 100% Ci się podoba. Tak, głosowałem za zakazem handlu w niedzielę. Mimo, że Platforma była przeciw. Mimo, że Platforma była przeciw. To są akurat rzecz, za którą głosowałem. Natomiast to nie znaczy, że w kwestii przynależności do Unii Europejskiej, w kwestii samorządu, decentralizacji, wolnych sądów, tak, i różnych innych rzeczy, które moglibyśmy tutaj, organizacji pozarządowych, Instytutu Wolności, które moglibyśmy tutaj wymieniać, nie jestem z Platformą, jestem z Platformą. Tęsknisz za Donaldem Tuskiem politycznie, czy tęsknisz za Donaldem Tuskiem i chciałbyś, żeby wrócił do Polski? Oczywiście, tu po pierwsze chciałbym, żeby Donald Tusk wrócił do Polski, po drugie tęsknię w tym sensie, że chciałbym, żeby Donald Tusk był prezydentem Rzeczpospolitej od 2020 roku, ale jest jeszcze jedna niechrześcijańska motywacja, do której się może przyznam, a mianowicie ja byłem ostatnio w jednym z programów telewizji publicznej, gdzie byli zaproszeni propisowscy dziennikarze i widziałem, jak wypłynął temat powrotu Donalda Tuska i startu jego w kampanii prezydenckiej, to on u tych propisowskich dziennikarzy wywołał po prostu absolutne przerażenie. I nie będę ukrywał, że patrzyłem na to z dużą satysfakcją. I chciałbym po prostu móc jeszcze parę razy tym widokiem się nasycić. O. Byłeś w jednej partii z Antonim Macierewiczem. Propisowskie media, na przykład Portal w Polityce czy różne inne, mówią o tym, że podział w Polsce jest wokół Smoleńska. I ja się w tej materii zgadzam, tak? Dobrze, ale znasz Antoniego Macierewicza i wiesz, że on wierzy w to, co mówi. Czy nie? Nie, czy nie? Ja myślę, że Antoni. Czy to jest gra? Nie, ja myślę, że Antoni Macierewicz nie wierzy za bardzo w to, co mówi. Jeśli doszedł do etapu, że już Jarosław Kaczyński nie wierzy w to, co mówi Antoni Macierewicz, myślę, że uważasz, że Macierewicz cynicznie to rozgrywa? Tak, tak myślę. A też taki był, jak byłeś w ZHN-ie z nim? Wiesz co, ja myślę, że podzieliłbym kontakty z Antonim Macierewiczem na 2 elementy. To znaczy, jedno to jest rozmowa towarzyska. Tak, zdarzało mi się kilkukrotnie odbywać z Antoniem Macierewiczem rozmowę towarzyską. I to jest zawsze bardzo ciekawa rozmowa, bo to jest błyskotliwy, inteligentny człowiek. Niewątpliwie bardzo inteligentny. Natomiast jest druga sfera, która dotyczy
służb specjalnych i tak dalej. Zdarzało mi się też kilkakrotnie za czasów, kiedy jeszcze byłem w PiS-ie, odwiedzać Antoniego Macierewicza na oczki jako szefa SKW. I wtedy pamiętam, jak on mi opowiadał o różnych elementach swojej pracy. I w zasadzie człowiek, jak wychodził stamtąd, ja miałem taką myśl, że albo to jest jedno wielkie szaleństwo, albo po prostu trzeba sobie strzelić w łeb, bo wszyscy są w jakimś spisku, nie? Więc jednak wolę niż strzelać sobie w łeb, uznawać to za szaleństwo. Pomnik w New Jersey. Piękny pomnik tego polskiego żołnierza, ofiary zbrodni radzieckiej w Katyniu. Co ty sądzisz o tej sprawie? Może to będzie taka trochę wypowiedź osobista, bo mój dziadek zginął w Katyniu. Ja myślę sobie, że pomnik rzeczywiście robi wrażenie, to po pierwsze. Tak? Po drugie, oczywiście tego pomnika należy zdecydowanie bronić. Ale myślę, że od tego są władze konsularne, czy nasi przedstawiciele w Stanach Zjednoczonych, ambasador. Natomiast jak ja czytam różne komentarze w internecie, w różnych propisowskich portalach, gdzie jest permanentne podkręcanie atmosfery, takiego jakiegoś rozdrganego patriotyzmu, to ja to szczerze mówiąc nie wiem, może dlatego, że jestem poznaniakiem i bliższa jest mi tradycja pozytywistyczna, to tego nie za bardzo rozumiem. To jak odniosłeś się do mojego dziadka, to ja mogę powiedzieć tak, mój dziadek zginął w Katyniu, mój stryj miał wtedy 6 lat, mój ojciec miał wtedy rok. A moją babcię znałem lat 19 i w zasadzie o jej emocjonalnym stosunku do śmierci jej męża dowiedziałem się dopiero w momencie, kiedy okazało się, że ostatnią wolą babci jest, żeby listy dziadka z Katynia włożyć jej do trumny po śmierci. I to był jedyny element, w którym zdałem sobie sprawę, że za tym się kryła jakaś emocja. Tak? Czytałeś te listy? Tak, czytałem. To były dwa listy właśnie stamtąd. Jeden zaraz po aresztowaniu, a drugi krótko przed rozstrzelaniem, kiedy zresztą nie było wiadomo, że to się tak skończy. Nie było wiadomo. Nie było wiadomo, że to się tak skończy. I zawsze byłem jakby w takiej tradycji wychowywany, że po prostu dziadek wykonał pewien swój obowiązek i tyle. I nie ma co wokół tego pobudzać jakichś niezdrowych emocji, prawda? Masz, zdaje się, posiedzenie komisji. Tak, tak. I to jeszcze z dziedziny dotyczącej osób niepełnosprawnych. A, no to pożegnam cię. Dziękuję ci. Łukasz, było mi bardzo miło. Żółwik. Żółwik. Dzięki. Dzięki.